Cześć, czołem moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu. W poprzednim niewiele się wydarzyło, mieliśmy swój checkpoint, sprzedaliśmy kilka rzeczy, coś tam zrobiliśmy, ale po prostu jesteśmy... Spokojnie, zaraz do ciebie wrócimy. Na obecną chwilę jesteśmy gdzieś w Egipcie, zaczęła się druga saga, wyskoczył nam napis oko za oko, gwiazda spadła. No i coś tam, zobaczcie, kroczy. Tam coś jest. Dobra, już, jak ty płaczesz, masz. Wchodzimy w niego, mamy poziom drugi. Jesteśmy nim. To chyba ten nasz Loki. Nie wiem właśnie. Nie, ja nie wiem, kim jest Loki w ogóle. Swoją drogą. No właśnie, nie wiem, czy ten miecz nie jest lepszy od tamtego. Tu mamy jakieś ładne znaczki i taki fioletowy się pojawił. Ciekawe w ogóle, co to jest, znaczy fioletowy. Zobaczmy w questbook. Fioletowy nam się pojawił. Coś takiego? Nie. Jest to... Aha, czyli to jest też main quest. Okej, dobra. Nieważne. W takim razie, no cóż, musimy gdzieś iść w jakimś kierunku. Widzę, że musimy się przekręcić w tą stronę i tam podążać. Dobra, idziemy. Uj. Ty, oparzyłem się. Tego się nie spodziewałem. Czyli na ogniska trzeba uważać. Okej. Będę miał to na uwadze. Czyli w dzisiejszym odcinku idziemy po prostu do następnego checkpointu. Aha, myślałem, że coś nas będzie atakować. Ale chyba nie. Chyba, że te małe będą nas atakowały. Przyda nam się. O właśnie, proszę bardzo. To nam się przyda. Ciekawe to z tymi stworkami. Czekaj, kiedy ja cię tak nie załapię, to cię mogę tak złapać. Będziesz mi uciekał. Co z ciebie wypada? Duża kość. Jak na takiego zwierzaka, to dość duża kość. Nie uważacie? Takie dźwięki, jakby tu naprawdę coś... Patrzcie, tam coś żyje. A to się porusza. Patrzcie, jak szybko się porusza, no. Dobra. Kawał mięsa z takiego... z takiego stworka. Nic, idziemy. Pozbierajmy jeszcze to, bo widzę, że to nam ma jest potrzebne. Bo mamy request, żeby pozbierać coś. Zbierajmy. Mamy już 4 na 20, 5 na 20, tak? Tak, no i bajlando. Dobra, to trzeba będzie więcej tego pozbierać. W ogóle, gdzie te requesty się sprawdzą? Swoją drogą, czy to są? Dobra, teraz tak, czy to już jest pokazane, czego ile mam? Nie, nie jest pokazane nigdzie. Bez, for bez i collect springs of, jakby... 15 tymianku? Nie wiem. Nie wiem. 6 białego lotusu. 12 leeks. Nie wiem, co to jest właśnie leeks. Hornets. Też jakaś roślina najwidoczniej. Foot soldiers. 15. Ciekawa sprawa. No i 20 pikli tych, berry. Okej. Okay. Czyli już część mamy pozbieraną. Zaraz niedługo jedno się może... skończy może. O, właśnie, patrzcie. O, patrzcie, się zrespiło jakieś dziadostwo. Ciekawe, czy ten świat jest otwarty swoją drogą. To jest dość ciekawe.
Aha, okej. Tam nie dorzucę. Byłem właśnie ciekaw, czy dorzucę tam. Siema. Okej. Powiem wam, nociarki się pojawiają na skórze. Jak coś tam warczy gdzieś. Bo zaprawdę ja wam powiadam, że nie mam bladego pojęcia, czego mam się tu spodziewać. Na razie jest dość pusto. Jeszcze przejdziemy sobie te skały dookoła. Zobaczymy, co tutaj w ogóle jest. Czy w ogóle warto tak chodzić i zglądać wszędzie. Bo może być tak, że najzwyczajniej w świecie jest nie warto. I sobie po prostu następnym razem damy spokój. O, nie było, nie było. Ja chętnie jestem, żeby tam pójść. Zobaczyć, czy ten świat jest otwarty. Okej, dwa strzały i kawał kości. Dobra, nie chcę mi... O, warto. Okej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Czyli mamy świat jakby... Może nie tyle otwarte, co mapy mamy otwarte. Bo pamiętajmy, że jednak to jest lokacja zamknięta, ale najwidoczniej możemy wejść wszędzie, gdzie będziemy mieli ochotę na tej akurat lokacji, na tej przestrzeni. No ciekawe, czy tutaj coś będzie do zabijania. Czy nie? Okej, mamy jeden namiot do wejścia. Tu drugi nam się zaświecił. Tam potionka leży. Dobra, wejdźmy. Zobaczymy, co słychać. O, tak, po prostu. Okej, mamy skrzynię. I jakieś pieniążki, może być. No, spoko. Aha, trzeba złapać za kurtynę. Nie można tak po prostu sobie wejść. Ja mam dziwne wrażenie, że w pewnym momencie coś mnie tutaj zaatakuje w środku. Że ktoś będzie. Co to? Stamina. Aha, dobra. Aha, tu już jest dziura, ale nie można przejść. Dobra, czyli nie wszędzie można. Są takie lokacje ala zamknięte. Dobra, tam nic nie ma. O, się oparzyłem. Nie. Myliłem się, nikogo nie ma. Nigdzie. Ale te rzeczy jak najbardziej nam się przydadzą. Kurde, staram się stać w jednym miejscu, ale ja po tym pokoju cały czas krążę. Może ja po prostu będę stał i zobaczę, gdzie mam granicę. Ja sobie stanę najzwyczajniej w świecie tutaj i spróbuję się o tak obracać i stać w miejscu. Bo ja też kręcę się na nogach, w sensie wiecie, że nogami się obracam. Staram się obracać w jednym miejscu, ale najwidoczniej w świecie po prostu jeszcze idę sobie przód, tył i w pewnym momencie dochodzę do granicy swojej. Tam wystartowaliśmy, zrobiliśmy całe, nic na razie, ale no poznajemy świat. Przepraszam, ale jeszcze trochę mnie męczy kaszel. No dobra, idziemy teraz tutaj już bezpośrednio, zobaczymy, o co chodzi. Najzwyczajniej w świecie warto schodzić z wybranego szlaku. Warto by było pójść nawet jeszcze i tam, a nawet się wrócić i pójść gdzieś nawet tam. Ale myślę, że aż tyle czasu nie będziemy na to poświęcać, bo jednak dość dużo czasu byśmy potrzebowali na to. Zobaczmy, co tu słychać. All this cargo, worthless now. Dobra, kilka potionek zbierzemy, widzę. Tam coś się dzieje.
Oho. Grubo. Oj, grubo się dzieje, cholera. Chyba to jest okazja dla mnie, żeby go ominąć najzwyczajniej w świecie. Tak? Takie mam wrażenie. To jest chyba pokaz siły, którą warto, żebym ominął. Nie, nie, nie będę się tak przekręcał, tak się przekręcę. Na razie jest cisza u niego. Nie, myślę, że nie warto tam iść. Takie odnoszę wrażenie. Tu nie było nic wartościowego. Dobra, zobaczmy, co tu nas dalej czeka. Mamy checkpoint już? O, proszę. Skoro tak, moi mili, to niech tak też się stanie. Mamy checkpoint. To chyba dalej nie ma sensu robić. Ja nie wiem nawet, ile czasu nagrywałem. Pojedziemy dalej, krok dalej do następnego checkpointu. Zobaczymy, jak daleko, jak długo to się w ogóle nagrywało. Bo nie jestem w stanie nawet sprawdzić tego w obecnej chwili. O, kolejne jakieś coś do zebrania. Tylko jedno? A tyle jeszcze jest po bokach. A, jeszcze powidocznie niedojrzałe. Oho, coś tu może się wydarzyć? Nie, będziemy się pewnie wspinać po tej ścianie. Ale mamy też tutaj skrzynię. A, i mamy też drabinę. No i spoko. O, i tutaj coś jest podświetlone. O, fajnie. A co, mogę tu przejść? Nie, nie mogę. A, bo tu jest w ogóle jakiś szlam, to nie jest woda, to jest szlam jakiś. Dobra. Ty coś masz wartościowego na sobie? Nic nie masz. Po tym trzeba się wspiąć, a my idziemy tu się wspiąć. Zobaczymy, co tu słychać. Dobra, tu nie ma nic, co by mnie zainteresowało. Dobra, to się wspinamy, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Mamy konkretne miejsce, zobaczcie. To nie jest tak, że się wszędzie wespniesz, wszędzie złapiesz. To są konkretne miejsca. Okej, wow. He only sees Sakmet and Sobek as steps leading up to his throne. Aha, tu już na mnie czeka. Ale to czeka z sidequesta. To nie, ja nie wiem, czy ja to chcę. W takim razie. A mogę mieczem rzucić? Mogę też mieczami rzucać. Spoko. Ja nie wiem, czy ja chcę z tobą rozmawiać, bo ostatnim razem ja zginąłem. Marnie na tym wyszedłem. Dobra, tu nic na mnie nie ma. Też nic na mnie nie ma.
O, tu kózka wzięła. Zabłądziła. Kawałek skóry koziej, dobra. O, tego nie zauważyłem. Ma się przydać może. O kurde, pości. What in the name of Rai is that? No to teraz zobaczmy, co tu. Aha. Okej. To było prostsze, niż się spodziewałem. Aczkolwiek myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej. Okej, no gdzie ten checkpoint teraz? Tu coś jest. Cares only about divine matters. The clash between gods, not the mortals they trample, not their families. Ja wam powiem tak, jeśli będą to za krótkie odcinki, to na pewno będę wrzucał więcej jak jeden na dzień. Jeśli będą odpowiedniej długości, to po prostu będzie jeden dziennie, mniej więcej, tak będę się starał nagrywać, jeśli wszystko będzie w porządku i czas na to pozwoli. No kurde, ostatni raz jak coś takiego widziałem, to tutaj dość duży potwór wyszedł. No nic, zobaczmy, co możemy zrobić z tobą. O kurde, nie trafiło mi się. Okej. Rzucanie jest w porządku. O, ten ma tarczę, nie podoba mi się to. Ja nie mam tarczy. Ten miecz wydaje się być potężniejszy. Także no, zróbmy z niego użytek. Okej, jakoś to poszło. Co prawda mnie nie atakował, ale w ryja dostał. Dobra, tak w ogóle, bo ja straciłem te poziomy, ale czy ja mogę sobie teraz polepszyć skill point? Właśnie. Czy ja mogę sobie coś ulepszyć? Skill point tu spęd? Nie, nie mogę, niestety nie mogę. Dobra, o to mi właśnie chodziło, chciałem zobaczyć, czy coś mogę zrobić. Czy ty mnie będziesz atakować? Czy ja mam cię olać? Bo poprzednim razem nic mi nie zrobiłeś, ptaszku. A ja z ciebie też nic nie miałem. Okej, tu coś mamy.
To chyba jakaś potężniejsza skrzynka, zobaczcie. Czy ja to mogę? Nie. Tu nic nie mogę. Ale skrzynka taka się wydaje. Co to jest? Jakiś relikt. Okej. Okej. Dobra. Chciałem. Aha, i do 35. Do tego mogę wsadzić. A do tego też. Czekaj. Ogólnie moje bronie. Ta ma 35. Ta ma też 35. A wydaje się, że jest jakaś mocniejsza. Dobra. 25 ataku i plus 4 obrony. Dobra, to weźmy sobie do tego, to dołożymy. Niech to będzie w ten sposób. Dobra, fajnie. O, tu jeszcze jest coś dla mnie. Już 12 jest zebranych. Jeszcze jeden namiot. I pójdziemy sobie tam dalej. While Horus licked his wounds, Sakmet ran rampant and slew my father. But Horus doesn't seek revenge for all fathers, just his own. Jak się świeci, to pewnie po coś to się świeci, nie? Podejdziemy, zobaczymy. Poproszę. Ja chcę tam wejść. Ouch. A czemu tak? Oj, nie tak. Się znowu zacząłem przekręcać sam. O, proszę bardzo. O, dzień dobry. Okej. Okej. Kurde. Cholera. Co, ja nie mam nic? Kurde. Dobra. Jeszcze coś gorszego idzie. Cholera ty, jak ty. O, życie. Jak używać potionek? Jak używać potionek? O, łeb dostałem. Się odwróciłem w porę. Tu usłyszałem bicie serca. Cholera, jasne. Ej, grubo jest. Ja już muszę sprawdzić, czy ja mam dobry poziom trudności ustawiony.
Jest, give me a story. O kurwości. Haha. Ja się boję trochę machać rękami, żeby najzwyczajniej w świecie nie wziąć i nie uderzyć w coś. Dobra, to sobie odpuścimy. To jest jakiś quest. Tak w swoją drogą. Closer still to this smoke. May it not be burning my only hope of treasure. Dobra, gdzie jest checkpoint? Oj, dzień dobry. Doczekałem się. Dobra, moi mili. Na tym miejscu sobie zakończymy na dzisiaj. I widzimy się w następnym spotkaniu. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. A póki co, żegnam się i do następnego. Trzymajcie się i cześć.